Jeszcze trochę, jeszcze chwilkę, a lada moment będziemy mogli odwiedzać w ogrodzie zoologicznym, Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, niezwykle piękne akwarium dla wielu okazów żyjących w morzach. Trwa tutaj budowa, mury pną się do góry, przyjechał już akryl, który zabezpiecza wszystkie zwierzęta pływające, bo nie jest to szyba. Powstał basen dla płaszczek, ale tu jeszcze jest przed nami dużo pracy. Na jakim etapie jest właśnie postęp prac i co to za specyficzny materiał, ten akryl, bo wszyscy zawsze, ja też myślałam, że to jest po prostu szyba. Czym on się różni od normalnej szyby? Czy to jest po prostu nowa technologia, czy on jest bardziej wytrzymały? Dzień dobry. Tak, wykonawca jest teraz na etapie montażu tego akrylu. Dojechały do nas w zeszłym tygodniu takie ogromne tafle, które będą jakby zamknięciem i takim frontem przyszłych zbiorników wodnych, zarówno tych morskich, jak i słodkowodnych. Akryle, jest to taki specyficzny materiał, bardzo nowoczesny, stosowany we wszystkich akwariach, które są aktualnie budowane i które rozmieszczone są nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie. Akryle mają niektóre bardzo dużą powierzchnię, bo aż długość takiego akrylu, najdłuższego u nas, to 9 metrów. Będą spełniały rolę szyb, jak w zwykłych akwariach, i będzie można przez nie podziwiać wszystkie gatunki zwierząt, które będą u nas później docelowo hodowane. Wykonawca w tej chwili zamontował te główne elementy. Ważne tutaj podkreślić trzeba było, że elementy te były montowane od góry dźwigiem, więc nie mogliśmy mieć przykrycia tego budynku. Stąd dźwigary dachowe na budowie leżą zabezpieczone. Dach lada chwila będzie układany na ścianach i rozpocznie się montaż tej konstrukcji i całego przykrycia. Jak skończymy budowę konstrukcji i przekrycia, będziemy mogli zająć się już wykańczaniem całego wnętrza. I to będzie chyba najtrudniejsze. A proszę powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać, że ta budowa się zakończy i że będzie można tutaj już wprowadzić zwierzęta i ludzi, którzy mogą je podziwiać? Według planów, i mamy nadzieję, że nic się nie przesunie, według harmonogramu i planu roboty mają zakończyć się w przyszłym roku, w listopadzie. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany, nie mamy żadnych opóźnień. Pierwsze zwierzęta tutaj powinny pojawić się gdzieś w okolicach drugiej połowy przyszłego roku. Wtedy będą też napełniane zbiorniki i zasiedlane te wszystkie akwaria. Natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie pomyślnie i uda się. No to trzymamy kciuki i już lada moment, bo to po prostu bardzo szybko zleci, tak myślę. Będziemy mogli Państwa zaprosić do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego na otwarcie tego pięknego, jak się zapowiada, akwarium.